Pokój dobry, witamy Was wszystkich na spotkanie z cyklu Pytanie Jasia do Jana. W dzisiejszej Ewangelii Świętego Marka czytamy m.in. Posłuchajmy. I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść Go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Wzruszająca i radosna Ewangelia. Warto w tej Ewangelii, Jasiu, zwrócić na dwie ważne rzeczy. Na dziurę w dachu i koszty remontowe z tym związane? Dowcipny jesteś, ale czasami. Nie o tym akurat chciałam mówić. A o czym? Chciałam zwrócić uwagę o darze wspólnoty w naszych słabościach i o wpływie grzechu na nasze ciało. Nie tylko duszę, ale również na nasze ciało. Często człowiek potrzebuje pomocy innych. No tak. By wyjść z dołka choroby, kryzysu, owego chorego niosło czterech. Bez nich nie miałby szans. Często, aby się to stało, to trzeba dwóch rzeczy. Jakich? Po pierwsze, zgody mojej, by ktoś mógł mi pomóc. A po drugie, chętnych, którzy nam pomogą. Czyli tych czterech. A wpływ grzechu? Zobacz, Jasiu. No. Jezus, zanim go uzdrowił, rzekł do niego: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A więc często może być tak, że nasz stan choroby jest mocno związany z naszym stanem duszy. Jak również ważne jest to, że dla Jezusa na pierwszym miejscu liczy się zbawienie człowieka, a więc przebaczenie jego grzechów. O właśnie. Cieszę się, Jasiu, że cię to wiele wyjaśniło. Wyjaśniło. Moi drodzy, pamiętajmy, często w naszym życiu jest tak, że nasze grzechy, nasze trwanie w grzechach, w ciężkich grzechach ma mocny wpływ nawet na nasz stan fizyczny, nasze zdrowie. Wielu osób to doświadczyło na różnych spotkaniach modlitewnych, dawało świadectwo, że tak jest. Jeden grzech na pewno mocno wpływa na stan naszego ciała i zdrowia. To jest brak przebaczenia. Nie przebaczę mu. Większość osób, które długie lata trwało w złośliwym braku przebaczenia, to jest straszne. Doświadczyło na sobie różnych cierpień, różnych chorób w momencie, kiedy z pomocą Jezusa często, bo często ten dar przebaczenia jest trudnym darem, by przyjąć w naszym życiu. Ale z pomocą Jezusa, gdy uczyniły ten krok, wiele problemów w życiu znikło. Wiele spraw zostało wyjaśnionych, a stan fizyczny ciała dla wielu osób poprawił się. Wiele chorobów znikło w momencie przebaczenia. Pamiętajmy, Jezus w nas, z nami może wszystkiego dokonać. To jest ważne. Nie jesteś w stanie przebaczyć. Mówisz, że masz rację. Po ludzku tak, ale pamiętaj, z Jezusem jesteś w stanie to uczynić. Proś Jezusa, zaproś Jezusa do swego braku przebaczenia i razem z Nim przebacz sytuacjom, ludziom z Twojego życia. A zobaczysz, że wiele spraw w Twoim życiu się rozwiąże. Wiele spraw wróci do normalności, a i zdrowie będzie lepsze. Zapraszamy na następne spotkanie. Zapraszamy.